Hej, hej, moi drodzy, w ten uroczy kwietniowy dzień witam was Olga z Wielkiego Buka. Dzisiaj czas na szczyptę historii, na moc przygody i sensacji, a to wszystko wymieszane razem w duchu twórczości Dana Browna. Będzie to polska powieść specjalisty od historycznych dziennikarskich śledztw, którą recenzuję dzisiaj dla was we współpracy z wydawnictwem Wielka Litera, do którego link znajdziecie poniżej. Specjalnie dla was 444 Macieja Siembiedy. Wszystko zaczyna się od prastarej przepowiedni niczym z baśni Tysiąca i Jednej Nocy. Księżyc kłamca, piaski pustyni i zdrada w ferworze wojny i oczywiście proroctwo, od którego zależą losy świata. Przez wieki ta przepowiednia naznacza kolejnych ludzi, w tym polskiego malarza Jana Matejkę, który na jednym ze swoich obrazów, chrzcie Warneńczyka, ukrywa wskazówkę do zrozumienia prawdy. Teraz ze starożytną zagadką zmagać się będzie prokurator Jakub Kania z IPN-u, by odkryć spisek na światową skalę. Jeśli proroctwo wyjdzie na jaw, nikt już nie będzie bezpieczny. Dzisiaj, kochani, znowu mam dla was ciekawostkę, dlatego że powieść 444 nakierowała mnie na trop bardzo ciekawej historii. Otóż chodzi tutaj o samego króla Władysława Warneńczyka, który, jakby to ująć, zaginął bez śladu podczas krucjaty przeciw Turkom w 1444 roku. Nikt nie widział jego śmierci bezpośrednio, nigdy nie odnaleziono ciała, a plotki o życiu młodego króla po śmierci krążyły jeszcze przez wiele, wiele lat. Według plotek podobno jeden z tureckich sułtanów zamarynował jego głowę w miodzie ku przestrodze. Mówiono również, że zamieszkał na Maderze, a potem jeszcze mówiono, że to właśnie on został ojcem Krzysztofa Kolumba, a tu jedynie kilka plotek o losie zaginionego władcy. Wiadomo oczywiście, że są to absolutnie szalone teorie, ale jakże fascynujące. Polecam wam bardzo poczytać coś w tym temacie, będziecie naprawdę zaskoczeni. Słuchajcie, nie da się 444 nie porównać do twórczości Dana Browna, do kodu Leonarda da Vinci i tego typu właśnie twórczości sensacyjno-przygodowej. Po prostu to porównanie narzuca się tutaj samo. To, co ogromnie podoba mi się w powieści Macieja Siembiedy, to jest oczywiście ten polski akcent, to jest Władysław Warneńczyk, to jest obraz Jana Matejki i całość, która jest oparta na tej starożytnej przepowiedni. Jak dobrze wiecie, ja nigdy nie ukrywałam, że po prostu przepadam za twórczością Dana Browna, pomimo tych oczywistych schematów i równie oczywistych absurdów, ale naprawdę uwielbiam te zagadki, uwielbiam te tajemnice i można trafić na bardzo ciekawe rzeczy samemu po drodze. 444 to jest czysta zabawa, czysta przyjemność. Spodziewajcie się tutaj spisku na światową skalę. Spodziewajcie się tajemnicy zaklętej w obracie. Spodziewajcie się sekretnych zabójców. Tajnego bractwa strzegącego równie tajnego sekretu. Wszystkiego, co ma być po prostu tutaj na swoim miejscu. A i oczywiście nie zabraknie tutaj również nieco takiej małej szczypty kontrowersji. Jeśli uwielbiacie współczesną przygodę, jeśli lubicie twórczość Dana Browna, jeśli lubicie to połączenie faktów historycznych i fikcji literackiej, całe to wymieszanie, to słuchajcie, powieść Macieja Siembiedy jest właśnie dla was, to jest gwarancja prawdziwie dobrej zabawy. I to wszystko na dziś. Za 444 raz jeszcze dziękuję wydawnictwu Wielka Litera, a wy, kochani, koniecznie pamiętajcie, żeby zajrzeć jeszcze dzisiaj na bloga, bo tam znajdziecie tekst o właśnie tej powieści i oczywiście pamiętajcie, żeby odwiedzać mnie też na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads. Jeśli podobał wam się ten filmik, dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia! Pa, pa!